dla Independent Video Press przed Sejmu. Jan Dodakowski rozmawia z kandydatką. Martyna Kuszyk, KW Korwin, okręg 6, miejsce 10. Jaka to jest ziemia, jaki okręg? Lubelszczyzna. Z Lubelszczyzny. Startuje z partii Korwin, bardzo prawicowej. Powiedz mi, jakie masz poglądy polityczne? Skąd się wziął pomysł twój na to, żeby zaangażować się w politykę? Znaczy, ja generalnie, jeżeli chodzi o moje poglądy polityczne, identyfikuję się z ideą paleo i libertarianizmu. Jestem działaczem już od wielu lat politycznym, od najmłodszych lat u mnie w domu była polityka, od najmłodszych lat byłam aktywistką polityczną, zaraz po zakończeniu liceum przeprowadziłam się do Warszawy i od razu zaczęłam już oficjalnie działać jako członek najpierw partii Kongres Nowej Prawicy, później w tym momencie członek partii Korwin. Korwin, a czy z jakimiś innymi środowiskami, prócz wolnościowych, jesteś związana? Jeżeli chodzi o jakiekolwiek inne organizacje, pomijając stricte wolnościowe, jeżeli chodzi o poglądy też gospodarcze czy polityczne, to również wspomagam organizację Dzielny Tata PL. Dzielny Tata PL, okej. Tak. Powiedzmy trochę o twoich poglądach gospodarczych. Co w Polsce trzeba zmienić, żeby żyło się lepiej? Tak pokrótce, kilka takich najważniejszych punktów. Przede wszystkim trzeba jak najbardziej podatek dochodowy zlikwidować. Trzeba zdecydowanie ograniczyć działania administracyjne, ponieważ no, jak wiadomo, od razu się tego nie da zlikwidować, ale są to pierwsze kroki. Trzeba sprywatyzować służbę zdrowia i trzeba maksymalnie ograniczyć podatki na jakiekolwiek, znaczy trzeba jak najbardziej radykalnie obniżyć jakiekolwiek wydatki na inwestycje publiczne oraz generalnie obniżyć podatki, już pomijając dochodowego, nawet z całej gospodarki, tak. Czyli mniejsze podatki, likwidacja biurokracji, tak. Zmniejszenie, likwidacja niepotrzebnych przepisów, tak. I wycofanie państwa minimum. Bardzo wielu ludzi się boi takich postulatów, jak na przykład prywatyzacja szkolnictwa czy lekarstwa. Czy widzisz jakąś możliwość, nie wiem, na przykład w postaci czeków oświatowych? Kiedyś bardzo dawno temu partia Korwin-Mikke UPR miała taki postulat, żeby właśnie sprywatyzować szkolnictwo, ale zapewnić ludziom dostęp do edukacji poprzez wprowadzenie czeków oświatowych. Czy chcesz od razu przejść, po prostu radykalnie rozwiązać ten problem i przeprowadzić całą prywatyzację? Znaczy tak, ja uważam, że najlepiej oczywiście byłoby to zrobić wszystko radykalnie, ale nie chcemy niepokoić społeczeństwa, ponieważ jesteśmy mimo wszystko historycznie przyzwyczajeni do państwa opiekuńczego i przykłady radykalnych prywatyzacji, jak na przykład w Gruzji była prywatyzacja służby zdrowia, nie oddziałują na społeczeństwo, nie przekonują ich, także myślę, że krok po kroku trzeba będzie to wszystko załatwić i pokazać ludziom, że nie ma się czego bać, że będzie jeszcze lepiej i że będzie im się lepiej przede wszystkim żyło i będą mogli się skupić na tym, na utrzymaniu swojej rodziny. Jesteśmy pewni, że masz bardzo wolnorynkowe poglądy, ale co w sferze obyczajowej, bo widać, kiedyś prawica była bardzo taką konserwatywną, katolicką, dzisiaj jest coraz bardziej laicka. Jakie jest na przykład twoje podejście do kwestii aborcji? Czy aborcja powinna być dopuszczalna, czy zakazana? Nie, powinna być zakazana. Jeżeli chodzi właśnie o mój światopogląd paleolibertariański, jest to odłam konserwatywny libertarianizmu. On polega na tym, że dziecko nie jest, jest osobnym ciałem w brzuchu kobiety, ono nie jest niczemu winne i nie powinno zostać ono usuwane w taka. Tak, bo niektórzy, tak. Bo libertarianizm jest bardzo wielonurtowym środowiskiem. Tak, progresywiści, paleo, tak. Proaborcyjne, ty należysz do tego antyaborcyjnego. Tak. Kwestia in vitro, czy powinno być dopuszczalne? Znaczy, mi się w ogóle nie podoba to, że jest promowane in vitro, zamiast na przykład promowanie sposobu, który się nazywa naprotechnologia, tak, przepraszam, zapomniałam nazwy, która jest dwa razy tańsza, dwa razy skuteczniejsza i ona polega na szczegółowym zbadaniu problemu, dlaczego dochodzi do bezpłodności u kobiety lub u mężczyzny. Czyli po prostu wyleczeniu kobiety po to, bo większość przypadków bezpłodności wynika z tego, że kobiety są po prostu źle leczone, mają zły stan zdrowia i państwowa służba zdrowia nie zapewnia im dostatecznej ochrony.
Kwestia przywrócenia kary śmierci. Jestem za. Jesteś za. Tak. Liberalizacja prawa do posiadania broni. Jak najbardziej jestem za. Kwestia żywności genetycznie modyfikowanej. Uważam, że nie powinno to być regulowane państwowo. Każde przedsiębiorstwo powinno decydować o tym, czy chce korzystać z naturalnego żywienia, czy chce stosować GMO. Nie boisz się tego, że jest takie doświadczenie ze Stanów Zjednoczonych, że prowadzi to do tego, że jedna firma monopolizuje cały rynek, niższy rynek, który do tej pory był set tysięcy producentów, konsumentów i jedna monopolizuje. Rynek nie powinien być weryfikowany. Znaczy, przepraszam, rynek nie powinien być regulowany państwo. Zweryfikują to konsumenci, z której która firma będzie miała najlepsze usługi oraz która firma. Ale nie boisz się tego, że na przykład sprzeda się monopol, tak jak w Polsce nie doprowadzono wolnego rynku, tylko doprowadzono do tego, że państwowy monopol przekazano w ręce prywatne. I zamiast państwowego monopolu będziemy mieli monopol jakiejś korporacji, który jest z natury rzeczy bardzo antywolnorynkowy. To zależy już, naprawdę, tutaj chodzi tylko i wyłącznie o weryfikację rynku, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o co firmy bogatsze, są firmy biedniejsze, ale też zdecydowanie w momencie, w którym obniżymy te podatki, które odciążymy firmy od dodatkowych kosztów, będą one miały większe szanse na rozwój i będą miały większą szansę na konkurowanie właśnie z tymi firmami, które mają więcej pieniędzy. Kwestia dziedzictwa postkomunistycznego w Polsce. Czy państwo powinno honorować do tej pory przywileje emerytalne komunistów? Jeżeli o to chodzi, to niestety, ale państwo podpisało pewną umowę, prawda? Mi się to bardzo nie podoba, że są dalej emerytury takie, a nie inne, ale była pewna już umowa, której niestety trzeba ale utrzymać. Ale to była organizacja przestępcza, która nie była reprezentatywna dla Polaków, zdobyła władzę sprzecznie z wolą większości narodów. I czy naprawdę musimy honorować jej jakieś zobowiązania? Ja uważam, że nie powinno być honorowanych żadnych zobowiązań, jeżeli chodzi o komunę. Nie zgadzam się na to, ale i najlepiej czy, by było... Czy nie można było tego na przykład rozwiązać, wprowadzając jedną emeryturę obywatelską i zlikwidować wszystkie przywileje emerytalne? ZUS bankrutuje? Nie zgadzam się w ogóle, jeżeli chodzi o emerytury obywatelskie. Emerytury obywatelskie polegają na tym, że dosłownie czy się stoi, czy się leży, 1500 się należy, prawda? Uważam, że nie powinno być takiej sytuacji, że w momencie, w którym ja pracuję przez 50 lat, codziennie, dzień w dzień, dostaję emeryturę podstawową, taką samą jak osoba, która przez całe życie nie pracowała, która przez całe życie siedziała pod tym, przysłowiowo siedziała pod tym sklepem i piła wino za pieniądze zebrane od ludzi. Jeżeli chodzi o emerytury dla komunistów, jest to, moim zdaniem jest to skandal, była to organizacja przestępcza, się z tym zgadzam 100%, tak? Ale niestety była to pewna umowa, której będziemy musieli dotrzymać i tylko i wyłącznie sądownie byśmy mogli to rozwiązać, ale w tym momencie też musielibyśmy przeorganizować całe sądownictwo w Polsce, ponieważ w tym momencie wszelkie sprawy odnośnie komunistów są przez sąd umarzane. A kwestia dekomunizacji przestrzeni publicznej, czy tak. Jesteś za tym, żeby tak. Usunąć nazwy pomników, pomniki? Tak. Tak. Jeżeli chodzi o myśl libertariańską, nie ma tam żadnej tolerancji w przestrzeni publicznej dla jakichkolwiek totalitarnych symboli. Oczywiście, jeżeli ktoś by miał jakąś swoją prywatną tak przestrzeń, mógłby na niej podróżyć, ale jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną, jest to skandal, że są ulice, są nazwane imieniem Armii Ludowej, pomniki komunistów skandal stoją, powinny one zostać jak najszybciej zlikwidowane. Jaka powinna być, to jest bardzo aktualne pytanie, jaka powinna być polityka Polaków wobec imigrantów? Jeżeli chodzi o imigrantów, ja nie mam nic do imigrantów, którzy przyjeżdżają za własne pieniądze, pracują tutaj ciężko, płacą podatki i żyją razem z Polakami. Jeżeli chodzi o imigrantów, którzy przyjeżdżają tutaj lub którzy żyją tutaj już pokoleń za tak samo jak Polacy, jeżeli chodzi o socjal, nie powinno być żadnego socjalu i nie mamy, uważam, że w tym momencie Polska ma zbyt duże problemy, żebyśmy mieli się zająć imigrantami ekonomicznymi, którym trzeba dać pieniądze na to, żeby żyć. Czyli po prostu likwidujemy wszelki socjal dla imigrantów, to jest rozwiązanie problemu. Jak oceniasz partie, które są bardzo popularne wśród młodych ludzi, wrogi wobec systemu, mam na myśli taką
to, co właśnie się rozpadło, popełniło samobójstwo, czyli Ruch Narodowy. Czy masz jakieś kontakty z tym środowiskiem i jak oceniasz to środowisko? Znaczy, jeżeli przed ustaleniem ich poglądów ekonomicznych byłam ich sympatykiem. Uważam, że jeżeli chodzi o społeczne poglądy, typu budzenie w młodzieży patriotyzmu, jest bardzo pozytywnym przejawem, ale nie zgadzam się z ich radykalnie homofobicznymi postulatami oraz nie zgadzam się z ich poglądami gospodarczymi. Uważam, że są złodziejskie. Czyli odrzucasz te socjalistyczne, też bardzo boleję nad tym, że polski ruch narodowy współcześnie odwołuje się do jakichś ekstremistycznych poglądów narodowo-radykalnych, a absolutnie ignoruje dziedzictwo endecji prawdziwej, tej, która była masowym ruchem, czyli dziedzictwo Romana Rybarskiego, najbardziej wolnorynkowego ekonomisty II Rzeczpospolitej. I czy uważasz, że dobrym pomysłem jest propagowanie właśnie wolnego rynku poprzez nasze dziedzictwo polskie? Mieliśmy takich ekonomistów jak Heidel czy Roman Rybarski. Czy tych ludzi się powinno nagłaśniać? Znaczy, trzeba dokładnie zweryfikować poglądy, prawda? Ponieważ bycie wolnorynkowcem jest bardzo pojęciem obszernym. Musimy zdefiniować, kto jest prawdziwym wolnorynkowcem. Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek dziedzictwo polskie, jak najbardziej powinniśmy promować wielkich ludzi, wielkich Polaków, którzy byli wolnościowcami, którzy byli za tą wolnością, nie byli obyczajowymi radykałami, którzy nie mieli poglądów, które ograniczą, czują jakąkolwiek wolność osobistą. Pytanie jeszcze o Kukiza. Jaka jest twoja cena tego? Czy Kukiz miał coś ciekawego do zaoferowania? Czy w ogóle sensownym pomysłem były te jednomandatowe okręgi wyborcze? Jak wygląda jego lista? Nie zgadzam się z postulatem jednomandatowych okręgów wyborczych, jeżeli chodzi o obecne listy Kukiza. Jest to zlepek ludzi, których po prostu nikt nie zna. W większości. W tym momencie uważam, że ten ruch już dogorywa. Ludzie, którzy z nim ściśle współpracowali przy kampanii prezydenckiej, odchodzą od niego. Stracił swój elektorat, bardzo negatywnie prowadzi tę kampanię i cały czas zmienia zdanie. Raz jest prawicowy, raz jest lewicowy. Sam zresztą powiedział, że jeżeli u władzy jest prawica, to on jest lewicowy. Jeżeli u władzy jest lewica, to on jest prawicowy. Nie na tym polega bycie tym antysystemowcem. Powiedziałeś coś, co może zabrzmi na pewno dla środowiska prawicowego kontrowersyjnie, czyli poglądy homofobiczne krytykujesz w ruchu narodowym. Tak. Co ci się najbardziej w tym nie podoba? Nie podoba mi się ograniczenie cudzej wolności. Nie wchodzimy innym ludziom do łóżek, nie wtrącamy się w ich życie. To jest ich prywatna sprawa. Nie zgadzam się z tym, żeby... A nie możemy oceniać z czysto naukowego punktu widzenia, że coś jest szkodliwe dla zdrowia albo nie jest. Jak najbardziej, mamy prawo do oceny, ale nie mamy prawa do obrażania oraz do jawnego nawoływania do tego, że takie osoby trzeba tępić. Okej. Bardzo dziękuję ci. Dziękuję.